świętujemy imieniny Kochanowskiego i chcemy pokazać, że czytanie, że literatura jest przyjemna. Promujemy książki. Jaka jest księdza ulubiona książka, taka, którą ksiądz czyta dla przyjemności? Ja nie mam takiej książki jednej, niestety. Są tacy ludzie, co mają... Jan Paweł II czytał o nabożeństwie do Najświętszej Marii Pan, takie był szczytany, ugmazany w tym wapnie jeszcze. No ja niestety nie dorosłem do tego stanu. Ja lubię książki, które czytam w danym momencie, czy przeczytałem. To nie jest tak jedna ulubiona książka. Był w kłopocie, jak powiedzieli, że jak na wyspę bezludną masz zabrać jedną książkę, po prostu zabrałbym chyba Ewangelię już z rozpaczy, bo tę książkę da się czytać w kółko. Ale no wiadomo, że książkę, którą się kiedyś bardzo lubiło, potem człowiek czyta i tak się dziwi, co mu się tak nie podobało, gust się zmienia. Ale to po prostu lubię czytać książki różnego typu, niekoniecznie literaturę. W tej chwili czytam te ukradzione z papieskiego biurka dokumenty i komentarz do tego, też bardzo ciekawe. Jest to napisane w konwencji powieści kryminalnej trochę, więc to... Czyli czyta się z przyjemnością? Na razie tak. To, co przeczytałem do tej pory, to czytam z przyjemnością. Tak, no to jest zrobione lege artis, ten rabunek, świństwo, publikowanie ukradzionych dokumentów, ale to jakoś uzasadnia, że to wszystko dla dobra Kościoła i z miłości zrobione. Żeby wreszcie przekuć ten wrzut i pokazać, jaki wspaniały jest papież i jakie ma kłopoty. Ale kiedy ksiądz już ma dosyć pracy, jest zmęczony, czy ksiądz sięga po jakąś książkę? Nie wiem, w wannie, przy porannej herbacie? Proszę pana, pan jest chyba z zaboru rosyjskiego. Tak, to prawda. Chociaż jak ktoś mówi przy porannej herbacie, no to oczywiście zabór rosyjski. Kto pije herbatę na śniadanie? Ci, którzy mieli samowary w domu. Ale to nie jest wykręt, bo oczywiście... To jest... No, tak, żeby sobie wykreował taki piękny autoportret. To jest różnie. Czasami z przyjemnością sięgam po jakieś... Nie wiem, stary wiersze Gałczyńskiego, którego lubię, znam na pamięć, mam sobie go wierszy. Jest to pewnie ucieczka do świata młodzieńczych fascynacji sztuką słowa. Czasem z przyjemnością czytam nowych, nie wiem, ale takich nieawangardowych. Lubię Szymborską, która skłania do myślenia. Teraz dostałem wiersze takiego księdza, który pracuje w Niemczech. Takie trochę jak na księdza, ale bardzo mi się podobało, dobrze zrobiono. Wszystko, co jest dobrze napisane, dobrze zrobione, czytam z przyjemnością. A czy kryminały ksiądz czyta? No przyznam, że kryminały czytałem, jak się uczyłem jakiegoś języka. To jest bardzo dobre, bo kryminał wciąga i człowiek czyta, już rozumie najpierw piąte przez dziesiąte, potem piąte przez dwudzieste, potem już piąte przez setne i kompletnie nie wie, więc się cofa do tego miejsca, gdzie jeszcze coś rozumiał, bierze gramatykę, słownik, ale szybko, bo ciekawe, czy ten pies to nie jest pies, czy to kto kogo zawiódł. I to dużo kryminałów przeczytałem i to nawet po kilka razy te same, bo to się zapomina, że to się czytało. Coś słyszałem, więc... To bardzo chętnie lubię i w audiobookach także czasami, bo to jest świetny sposób do pokonywania długich przestrzeni, czytanie, słuchanie nawet nie najwyższego lotu literatury. Myślę, że niektórych książek, którym bym nigdy nie przeczytał, to sobie tam słucham i zapominam potem, ale czas miło płynie. A jakieś niezapomniane przykłady ostatnich audiobooków? Staramy się zachęcać do czytania. Tak, słusznie. Autorka się nazywa Stein i to jest jej debiut, ale tytuł, no musiałbym pójść do samochodu, zobaczyć. No tak to się słucha, tych audiobooków. A to jest w odtwarzaczu, tak? Zapomina. No to jest dyskietka, którą wkładam. Tak, ale to jest świetna książka, ale już nie pamiętam o czym w tej chwili. To jest... Ale to jakieś 500 kilometrów temu ją skończyłem i już mi to wyleciało. A to jest właśnie czytanie dla przyjemności. To jest słuchanie dla przyjemności, tak.
Mam zapisanych kilka pytań, które zanotowałem. Ach, powiem o książce, do której wracam ostatnio. To jest fascynująca książka. To są zapiski kardynała Wyszyńskiego. Przed tym czytałem zapiski Zawińskiego i coś jest tutaj podobnego w tym sensie, że Zawiński, to wiem, bo mi sam mówił, on bardzo pisał ten tekst, już go nie poprawiał, ale bardzo dużą wagę przywiązywał, żeby to było zwięzłe, obrazowe, dotyczyło istoty rzeczy. I teraz czytam te zapiski kardynała Wyszyńskiego, fascynujące po prostu. On codziennie to pisał. Utwór w ten sposób powstający to jest zupełnie coś innego niż wspomnienia. Wychodzi z tego postać niekoniecznie sympatyczna nawet, powiedziałbym, ale imponująca jednak, choćby swoją pracowitością i taką wizją, którą się kieruje, poczucie misji. Polecam, gruby tom, bardzo ciekawy, bardzo dobrze to się czyta i jednocześnie się historii uczymy najnowszej. Takie dwie mi się przypomniały, ostatnio książki dosyć ważne. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się już do końca rozmowy, bo mnie się kończy czas i też mi się kończy głos od rana nadużywany. Biedactwo. Nieco. Mam zanotowanych kilka pytań publiczności do księdza. Już ma pan zanotowane? Tak, tak, mam zanotowane. Mieliśmy na to czasu chwilkę. On już wie, o co państwo spyta. Ale państwo są świadkami, że notowałem. A, zapytali. A myślałem, tak, że tak, to tak. Już przywiózł z Krakowa. Ależ absolutnie. Ewentualnie z Mokotowa mogłem przywieźć, bo jestem warszawiakiem. Z Mokotowa. I właśnie pytanie będzie na ten temat, bo ksiądz bardzo słusznie zauważył, że jestem z zaboru rosyjskiego. No ta herbata. Ta herbata, oczywiście, tak. I my mamy świadomość, że te różnice są. I tutaj właśnie ktoś z publiczności zapytał, jak się ksiądz czuje w Warszawie? Jak u siebie. Ja się tu urodziłem, tu do szkoły chodziłem. Troszkę to się rozbudowało, także czasami myślę, pojęcia... Myślę, że to jest zaskakujące dla pojęcia nie mam, gdzie jestem, ale główne elementy pozostały. Tam, gdzie jeździłem na rowerze za miasto, teraz mieszkam w zagęszczonej dzielnicy na Stegnach, ale to plus minus jest człowiek w stanie się zorientować. Ja się tu czuję właściwie bardzo u siebie, z tym, że rzeczywiście tej herbaty już nie piję, bo za długo mieszkałem w Krakowie i na śniadanie piję kawę. Ale poza tą jedną rzeczą, to nie mam jakiegoś szoku kulturowego, że z Krakowa się przyniosłem tutaj załamanie psychiczne. Nie, nie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie i przepraszam jeszcze raz za spóźnienie.